Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani poseł, Ewa dzień Lider, dobry, Dzień dobry, witam serdecznie. Nowoczesna Ewa Lider, wciąż nowoczesna, wciąż w klubie parlamentarnym. A dlaczego pan oczekuje zmian? Nie rozumiem nowoczesna. tego. Jakaś lojalność jest tutaj bardzo ważna. Jest Ale ja za, do wartości nowoczesnych. ja za Rafałem Grupińskim, człowiekiem e... Platformy Obywatelskiej, byłym przewodniczącym klubu platforma Obywatelskiej. Ja nie słyszałam. Który jest zdziwiony, że Katarzyna Lubnauer nie chce się dać skonsumować ale pewnie usłyszał słowa Katarzyny o tym, że nie istnieje koalicja obywatelska, tak? <śmiech> Może <śmiech> no, tak być. Takie są fakty. Może się z faktami nie godzić, ale to nie znaczy, że za moment nie będzie znowu koalicji, bo teraz jedne z rozmowy się skończyły, kolejne się zaczęły i są w trakcie, więc no zobaczymy. Ale Czyli tutaj... kto z kim teraz rozmawia? Yy, grupa yy, różnych przewodniczących partii z platformą. Ale różnych. No jak pan się nowoczesna, PSL. Oczywiście europejscy, demokraci. Oczywiście, bo oni was wzmocnili, to jest nawet takie naturalne. Nie, no ale to jest oczywiste, dlatego że prowadzą te rozmowy. Mówimy tutaj o faktach, tak jak wspomniałam wcześniej, więc tak prowadzone I to są Jacek te rozmowy. Ale prowadzi te powiem rozmowy? panu, że ja panu o szczegółach nie opowiem, bo ja osobiście w nich nie uczestniczę, więc musimy poczekać na wynik tych rozmów. Z Grzegorzem Schetyną to ja tylko tak z ciekawości dopytam. Rozmawiają wszyscy przewodniczący, czy tylko jeden oddelegowany? Nie, ponieważ nie uczestniczę w tych rozmowach, to panu nie no powiem o szczegółach. Pani szczegółach pani nie poseł, więcej wie, aniżeli chcę powiedzieć. Ale domyślam się, że to są yy, albo sekretarze partii, albo przewodniczący partii i te rozmowy być może są też już yy, na jakimś ko konkretnym szczeblu, że już tylko sekretarze ze sobą rozmawiają. No, myślę, że o konkretach. No, no, A pani rozmowy. sobie taką rozmowę Jacka Protasiewicza z Grzegorzem Schetyną? Yy, wie pan co? Ja w polityce kiedyś myślałam, że niektóre rzeczy są niemożliwe, a dzisiaj widzę po tych wszystkich zmianach, po tych woltach, yy, że naprawdę w polityce jest wszystko możliwe, różne rzeczy można wybaczyć. Dla dobra Polski i dla... Nie, no, proszę no, mnie no, mówić, no, nie, że no, wykończenie że tak. Jacka Protasiewicza było dla dobra Polski wykończenie bezpośrednio rynkoma Grzegorza nie Schetyny. Bardzo, ja nie chcę oceniać tutaj działań Grzegorza Schetyny, bo trudno mi się do tego odnosić, nie jestem w jego głowie, natomiast wiem, że wszystko jest możliwe w polityce. W głowie Grzegorza Schetyny bardzo dużo się dzieje, jest burza w tej chwili, patrzy z niepokojem na spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z premierem, wicepremierem Włoch Mateo Salvini. Ja myślę, że wszyscy Polacy powinni się martwić tym spotkaniami PiSu z, z, takim, z, takim, z takim przedstawicielem takiego grupowania włoskiego, który się spotyka w całej Europie. On jest przedstawicielem wszystkimi... włoskiego grupowania, on jest wicepremierem Włoch. Rozumiem. Ja, ja z do gospodarki Dość w Europie. ważne jest, jakie ten człowiek ma poglądy. Przepraszam, z jakiego jest gospodarki, bo czwarci jesteśmy my. <noise> z jakiego jest ugrupowania, jakie ma poglądy, z kim się spotyka w Europie. Ja słyszałam dzisiaj jakąś wypowiedź o tej wiośnie, którą, mm -hmm, którą Polska razem z, w, z Włochami chce, chce wprowadzić w Europie, tą wiosnę. Ja to widzę bardzo słabo, powiem szczerze. Wolałabym, żeby to nie była brunatna wiosna. Bo tak to wygląda. Woli pani żółtą, taką, My... która ma miejsce teraz w Paryżu? Yy, no, nie jest wesoły. Ja wcale nie mówię, że jest idealnie w Unii Europejskiej i ko konieczne są zmiany, konieczna jest reforma. Konieczna jest wspólna dyskusja, ale to, co proponuje akurat, akurat Matteo Salvini. Salvini, to to chyba nie jest dobry kierunek dla Europy. Na pewno nie jest. Ale Bo, dlaczego? Mówi pani w tej chwili tak jak Dobra, no niech pan posłucha. Mówi, na przykład on mówił o wartościach, tak? Mhm. O wspólnych wartościach, nowych wartościach, które by chcieli wprowadzić do Europy. Ja wartości europejskie to widzę to trochę inaczej. oni. to nie są nowe wartości, mówili... stare wartości. Nie, zaraz. Chwilę. Stary, no, chrześcijaństwo tak? jest starą wartością jak Europa. Słuchając jego wypowiedzi, yy, to ja słyszę tam ksenofobię, rasizm, zaściankowość, izolacjonizm, tak? To nie są wartości europejskie. To są nowe wartości, które on by chciał wprowadzić, tak? Poseł. Ja też jestem chrześcijanką i katoliczką, więc yy, on w ogóle nie mówił o wartościach chrześcijańskich. Ktoś to jest ksenofobem i rasistą? To nie wyznaje wartości chrześcijańskich. Niech mi, niech mi pan wierzy. A jest do tego jeszcze Rusław i jeszcze faszystą? No i proszę bardzo, i o, mamy teraz. Widzi, pani bo to już <noise> Putin, jest, no no i dobrze, no, jest No dobra, no dobra. Ale, ale powiem szczerze, że to nie tylko Grzegorz Schetyna powinien się martwić, ale wszyscy przewodniczący partii w Polsce i cała Polska powinna się martwić. A czym? Tymi rozmowami. Bo to idzie w złym kierunku, tak? Jeżeli... Ale dlaczego w dobrym Mateusz Alwini mówi, żebyśmy wrócili do tego, co było? Kiedyś. Grzegorz Schetyna mówi, żeby było tak, jak było. A najlepiej, żeby było tak, jak jest w tej nie, chwili. Nie, 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 drogi panie. Ja tam słyszałam yy, o właśnie tych nowych wartościach, których, y, które by chciał wprowadzić, czyli bardziej yy, była mowa o biurokracji i bezpieczeństwie, czy, z czym się zgadzam. Natomiast jeżeli te wartości, które wyznaje pan Salvini, czyli ksenofobia i rasizm, to, to jak najbardziej... Ale nie jest ani ksenofobicznym, ani rasistowskim określenie, żeby państwa Unii Europejskiej były suwerenne. Z jednej strony, wie pan, brzmi to całkiem dobrze. Suwerenność to jest dobre słowo, tak jak i konstytucja, tak? Zależy, jak to kto rozumie. Jeżeli chcemy się odciąć od całego świata, będąc w Unii, to do końca już ta suwerenność zaczyna być podejrzana, prawda? To jest już wtedy zaściankowość i to już jest izolacjonizm. Dlaczego? Nie możemy się odciąć od całego świata, czyli jak Trump zbudować murów koło całej Europy, żeby nikogo nie wpuścić i udawać, że nie ma problemów na Pani całym poseł, świecie. Jest też takie ładne określenie, już oprócz suwerenności, które dziś wdrażamy do opinii publicznej czy do przekazu publicznego, społecznego, mhm. jest takie jeszcze jedno słowo: praworządność. Konstytucja, praworządność, no i teraz mamy suwerenność. Ale wie pan co? Suwerenność. To? To suwerenność można rozumieć w taki sposób, że każdy ciągnie do siebie. Suwerenność, czyli dajcie nam kasę, ale nie oczekujcie nic od nas. A nie jest tak przypadkiem. Wtedy nie będzie, nie, nie, nie niech pan posłucha. Unia, jakakolwiek Unia, yy, polega na tym, że jednak w trudniejszych sytuacjach jesteśmy solidarni. Tak? Jesteśmy solidarni. Yy, ja mam wrażenie, yy, że ci populiści, którzy chcą yy, zarządzać teraz Unią Europejską, ja mają takie plany wspólne. Yy, myślą raczej o takiej zbieraninie, a nie Unii. Yy, zbieraninie yy, yy, ludzi, którzy nie będą wobec siebie solidarni. To wcześniej czy później się rozpadnie. Zna pani mentalność i sposób działania Kalego? No, ale co w związku z tym? Kali ukraść? Dobrze. Kalemu ukraść bardzo niedobrze. No właśnie. To jest tak. Kiedy Niemcy sobie z Federacją Rosyjską budują Nord Stream, to dobrze kiedy Polska próbuje sobie coś budować na przykład kontakty z Chińczykami No to bardzo niedobrze. Wie pan co no tak jak mówiłam wiele w Europie trzeba zmienić tak być może niektóre kraje miały zbyt mocną pozycję być może inne czuły się w jakiś sposób tam minimalizowane obniżane w swojej wartości i czyli i ja się z tym zgadzam że zwyczajnie potrzebne są zmiany. Ale zróbmy to mądrze. Zróbmy to, mądrze i zachowujmy tę unię, bo dla Polski to jest, jest wiele zysków i myślę, że warto, żeby nasze dzieci były we wspólnej. Panie poseł ale nikomu nie zależy na tym, żeby Unia Europejska upadła. Nikt no nie dąży ja mam do wątpliwości. powiem panu, jak posłucham. Kiedy sam się za czy przypadkiem referendum w tej sprawie nie Jak posłucham tych polityków pisu, to powiem panu, że część z nich naprawdę by chciała tego po niestety. Pani poseł. Przed wyborami słowo europejskimi poleksic, rozumiem, że wszyscy udają. Został ukuty na potrzeby kampanii Ale wyborczej nie przez Grzegorza Schyttena. Zaczynając od pani poseł Pawłowicz, który, która nazywa szmatą flagę Andrzej unijną Halicki, i wymieniając całą w swoim roztargnieniu, a właściwie zacietrzewieniu, trzewieniu, tak poszedł w ostatniej kawie na ławę, że powtórzył mniej więcej te słowa. Mówił o unijnej szmacie. No ale to prawdopodobnie... Jest flagą? Wstydno, nie słuchałam akurat jego wypowiedzi, więc trudno mi się do tego odnieść. Yy, zbliżają się wybory. Rozumiem, że yy, politycy yy, partii rządzącej chowają pod dywan wszystkie te stare wypowiedzi tych ludzi, którzy są przeciwko Unii Europejskiej, bo chcą teraz wejść i chcą zostać europosłami, no tutaj to jest jednak spora kasa. Yy, ale wszyscy pamiętamy, co powiedzieli. Wszyscy pamiętamy, internet nie zapomina, więc yy, niestety to nie... Yy, nie politycy, No to weźmy pierwszy lepszy przykład z brzegu obecnego, eurodeputowanego. Janusza Lewandowskiego. Z całą pewnością pani kojarzy, zasłynął z reform repywatyzacyjnych i z gospodarczych. Pamiętaj je pani z całą pewnością, bo dzięki Januszowi Lewandowskiemu między innymi pani świadectwo udziałowe dostała, warte bodajże 50 lat. No, kiedy to było. Od no dawno. <laughs> Janusz Lewandowski na przykład, zamiast zajmować się Polską, będąc w Parlamencie Europejskim. To on na praworządność stawiał. I on na przykład ukuł takie piękne określenie, że Unia Europejska zamiast patrzeć na Syrię, na Aleppo, powinna patrzeć na Warszawę. No dobrze, na pewno znajdzie pan bardzo wiele różnych wypowiedzi. Polityków nie, no, tylko zapytam i tak opozycji. wprost, żeby się nie czekać. Zagłosowałoby e, su... pani na takiego kandydata? E, wie pan co? No, ja akurat nie, nie, nie będę miała możliwości głosować na tego kandydata. Prawdopodobnie A skąd nie, nie, wie? nie, nie, bo z, chyba z innego okręgu będzie startował. A może wystartuje je, z waszego i co wtedy? E, oj, niech pan mnie tak ze nie łapie, bo, bo, bo ja na pewno sobie znajdę y, takich kandydatów, których będę, będę chciała małe parę miesięcy. nie jest pani z nim po drodze. Nie, trudno mi powiedzieć. Akurat nie znam tej Inny wypowiedzi. Inny przykład, bo tak, omówiliśmy już konstytucję, mhm. omówiliśmy pokrótce suwerenność, no to idźmy do praworządności. Jak to jest, że w Polsce jest zamiar odstrzału dzików, a właściwie nawet jest taka zgoda od 2015 roku, mówi się o mhm. odstrzale Kilkudziesięciu tysięcy sztuk, mhm. nawet i dwustu. Nie, no teraz już mamy, wie pan, tutaj znaleźć, chodzi o całą populację. A nie? Proszę sobie, nie, 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 nikt nie mówi o całej populacji. Natomiast w Niemczech w latach 2017 18, odstrzelono, mhm. uwaga, 800 tysięcy sztuk. Mm -hmm. Tam się okazało, że jest ta populacja o wiele y, większa y, niż wyliczono to wcześniej. Ale wie pan, co my jesteśmy w to inaczej, Ale my to jesteśmy w Polsce. Ale my samą sytuację. Teraz dalej I praworządność. Teraz Rozmawialiśmy o tym ostatnio w TVP Info z panią poseł Legardą. pan mi da powiedzieć, Jak o tych to jest, dzikach, że Niemcy mogą rżnąć swój las pierwotny, Dobra. a my swój las techniczny w Puszczy Wracając Białowieskiej do dzików, żeby, żeby państwo mieli y, świadomość, o czym mówimy. Y, przyczyną tego wszystkiego, co się dzieje, jest Dzisiaj jest ASF, czyli Afrykański Pomór Świń. To jest, proszę Państwa, wirus. Wirus, który się bardzo szybko roznosi, jest trudny do zlikwidowania. Przez to polski można powiedzieć, że wiele, wiele na, na, na wielkim terenie yy, yy, nie ma szans na hodowlę świń. Trzeba było je, yy, trzeba było te hodowle zlikwidować. I yy, rząd PiSu zaniedbał absolutnie bioasekurację, yy, Słabe jest dofinansowanie y, y, inspekcji weterynaryjnej, i dlatego dzisiaj mamy taką sytuację, że ASF rozprzestrzenia się coraz bardziej. Mieliśmy trzy źródła ASF-u, w tej chwili mamy kilkaset źródeł. Pani, po jak to jest? I teraz rząd sobie, Ministerstwo Rolnictwa wymyśliło sobie, że powystrzela wszystkie wszystkich. No I teraz, proszę pana, w Belgii na przykład, jak był ASF, y, to zabroniono w ogóle strzelać do dzików, dlatego że to przynosi odwrotny efekt. Bo to prawda, że dziki są zarażone sf ale uwaga, to jest między 1 a 2% dzików. Widzę, że pani momencie... poseł dysponuje wiedzą na temat SF-u. Proszę je mi powiedzieć, które zwierzęta. Nie jest przygotowana chorują do tematu, tak, dlatego że. Yy, ale w Polsce? Nie, w, Czy ogóle. w ogóle. Wie pan co? Nie, no Ja nie jestem weterynarzem, więc ja panu takich szczegółów nie powiem. Nie, ja, pani poseł ja bardzo... w takim razie spieszę od razu z no. informacją. I dziki chorują. Jedynie świniowate. I dziki No tak. Żadne inne zwierzęta oprócz świn. W tym wypadku dzikich czy hodowlanych I Nawet jeśli nie zjemy chorują. to mięso, to nic tam nie będzie, bo my się tym nie zarażamy. To też warto wiedzieć. Natomiast za moment nie będzie w ogóle polskiej wieprzowiny. Ale Jeżeli to... rząd nie zaradzi SFW, ale wstrzelanie do dzików Skoro będzie się panoszyła, sposobem, tak jak się panoszy. Najgłupszym sposobem, jaki można wybrać, tak? Bioasekuracja, y, reżim sanitarny, dofinansowanie in, y, inspekcji sanitarnej. Y, ci ludzie bardzo ciężko pracują, jest ich mało, kadrowe braki mają. Jeżeli nie zajmiemy się merytorycznie naprawdę pomocą rolnikom, to nie będzie za moment ani tej wieprzowiny, przeniesie się zaraza jeszcze dalej. Y, a dziki, i tak y, wcześniej czy później wrócą do Polski gdyby przez Hiszpania granicę. Miała taką Białoruską. wiedzę jak pani poseł w tej chwili, a gdyby mi miała tę wiedzę naprawdę, jakiś czas temu, to, tak to nie jak... walczyłaby za SF-em bez mała 30 lat. Tak, to jest bardzo trudne do likwidacji, ale ale najgłupszym ze sposobów jest likwidacja całej populacji dzików. Szczególnie że teraz są młode lochy lochy prośnej i rochy wodzące statka. Myśliwi są przeciwni strzelaniu, nie chcą sami protestują. To jest Głupie, nierozsądne, ja naprawdę nie wiem, co, co tym chce ministerstwo rolnictwa osiągnąć, bo to będzie przeciwny pytanie, efekt. Jeżeli Jeszcze mogę. bardziej rozniesie się, rozniosą się źródła SF-u. Trywialne pytanie całkowicie. Tak. Co by pani poseł wolała bardziej odstrzelić, w cudzysłowie odstrzelić? Dziczyznę czy wieprzowinę w chlewie? Całą. Wie pan co, my nie mamy wyjścia. Tam, gdzie jest teren zapowietrzony, i tak trzeba zlikwidować całe stada. Problem jest w tym, że nie dopilnujemy to w małych gospodarstwach. Yy, yy, rolnik, który będzie trzymał to jedną świnkę, która będzie zarażona, zlikwiduje się wszystko inne, będzie biosekracja, i się rozniesie dalej yy, ta choroba. I tutaj nie chodzi o to, co jest lepiej. Ja panu mówię, że. Likwidacja całej populacji dzików to jest najgłupszy sposób na, na przeciwstawienie się ASF-owi. Są inne sposoby, mądrzejsze merytoryczne. To jest tylko pokazuwa, która nie przyniesie efektu. No to widać, że już można znaleźć takie wpisy, że ten straszny pisowski rząd naprzód no, ale biedne, akurat dziki, tutaj nawalili na marcu. po czym zajmie się innymi grupami Nie, zawodowymi. Powinni, powinni się zabrać za to, y, y, korzystać z przykładów zagranicznych. No to właśnie korzystają, na przykładzie Niemiec. Reżim 800 sanitarny. tysięcy, pani poseł, sztuk dziczyzny. Słyszał pan, co powiedziałam o Belgii? W A pani Belgii, poseł słyszała, tam, co powiedziała o Zakazano strzelania do dzików. Badania wykazują, wykazują, że strzelanie do dzików nie ma sensu. Powoduje tylko rozprzestrzenianie się ASF. Pewnie lepiej oswoić sobie dzika. Ewa, nowoczesna. Była Państwo i moim. Gościem. Dzików. Bardzo nie, dziękuję, 17.30 czas na serwis.